Cześć. W tym odcinku pokażę, jak wyłączyć standard Wi-Fi 6 w fanboxie, żeby móc bez przeszkód korzystać z Wi-Fi na urządzeniach, które nie działają w tym standardzie. Zapraszam. Fanbox 6 nadaje sygnał w dwóch częstotliwościach: 5 i 2,4 GHz. Standard Wi-Fi 6 możesz wyłączyć na obu tych częstotliwościach lub tylko na jednej. Jeśli Twój komputer nie widzi sieci Wi-Fi 6, zalecam wyłączenie tego standardu tylko na częstotliwości 2,4 GHz. Dzięki temu urządzenie, które do tej pory nie mogło połączyć się z fanboxem przez Wi-Fi, będzie miało taką możliwość, wykorzystując pasmo 2,4 GHz. Natomiast urządzenia korzystające z pasma 5 GHz nie stracą możliwości, jakie daje Wi-Fi 6. Jak to zrobić? Podłącz się do fanboxa przewodem. I wejdź na stronę 192.168.1.1. Zaloguj się. Hasło do logowania znajdziesz na naklejce na fanboxie. Teraz wybierz opcję Moje Wi-Fi i kliknij w zakładkę Zaawansowane ustawienia Wi-Fi. Przejdź do pozycji Wspólna konfiguracja Wi-Fi dla 2,4 i 5 GHz. Domyślnie zaznaczone jest pole Tak. Wybierz Nie i kliknij Zapisz. Teraz będziesz mógł wyłączyć Wi-Fi 6 dla każdej z częstotliwości osobno. Przewiń tabelę do pozycji Standard Wi-Fi 6 i odznacz pole przy napisie Aktywny na 2,4 GHz. Wciśnij Zatwierdź, a następnie Zapisz. Od tej chwili Fanbox będzie nadawał sygnał Wi-Fi w dwóch standardach: Wi-Fi 4 w paśmie 2,4 GHz i Wi-Fi 6 w paśmie 5 GHz. Oczywiście w każdej chwili możesz przywrócić pierwotne ustawienia, zaznaczając ten checkbox. A w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.